Witam Was bardzo serdecznie. To dla mnie ogromny przywilej dzielić się z Wami pewnymi bardzo ciekawymi rzeczami, które są istotne do tego, by rodzina mogła być szczęśliwa. Bardzo dziękuję Danielowi, który miał przede mną warsztat na temat ojcostwa. Myślę, że szczęśliwy, spełniony tata to radosne, szczęśliwe dzieci, małżonka, cała rodzina. Dzisiaj będziemy również mówić o tym, jak ważną rolę spełnia mama. Wykład najtrudniejsza rola w życiu kobiety. Wykład troszeczkę taki od samego początku może smutny, bo najtrudniejsza to raczej kojarzy nam się z czymś trudnym. Moi drodzy, może króciutko się przedstawię. Powiem tak, że jestem ekspertką. Ekspertką od wychowania moich własnych dzieci. Od mojej rodziny. Jak widzicie tutaj na slajdzie, trzy różne mamy. Każda jest inna. Moment, kiedy rodzi się dziecko, to także moment, kiedy rodzi się mama. I tak jak nie istnieje gotowe, ukształtowane już dziecko, które mówi, chodzi, tak też nie jest od razu ukształtowana mama. Stawanie się nią to jest pewien proces, na który składają się, tak jak w przypadku stawania się ekspertką, różne sukcesy, porażki, ciągłe doszkolania się i wgryzania w głąb niełatwej specjalizacji. A skoro proces to także pewna kontrola i optymalizacja. I to my wiemy najlepiej. Jeżeli coś nie działa, to próbujemy coś zmienić. Jeżeli jakiś pomysł na wychowanie nie skutkuje albo na realizację bycia mamą nie zdaje egzaminu, to dostosowujemy się do pewnych możliwości. To wymaga od nas pewnej elastyczności i nie jest łatwym zadaniem. Dlatego podkreślam już na wstępie, kiedy twierdzę, że jestem ekspertką od mojej rodziny, nie mam na myśli, że ekspertką się urodziłam. Lubię myśleć, że macierzyństwo jest moją drogą uczenia się, zaufania do Boga, ale również samokontrolą, samodoszkalaniem się, przestrzenią, w której mogę się realizować. Jest to na pewno taki okres życia, dla którego wysiłek, praca, zmienianie się, kształtowanie jest tak charakterystyczne, że istnieje pewne ryzyko traktowania go już nie jako tak intencjonalnie, ale wręcz ambicjonalnie. Na szczęście codzienność uczyła mnie i uczy dalej pokory. Bo gdy, powiedzmy, w poniedziałek zdarzyło mi się pomyśleć, że oto już nadszedł ten moment, że jestem ekspertką, wybitną ekspertką od wychowania moich córek, to we wtorek zachowanie ich sprawiało, że w głowie pojawiało mi się mnóstwo pytań, czy ja się w ogóle do tego nadaję. Czy ja jestem dobrą mamą? I bardzo dobrze, że takie sytuacje się zdarzały i zdarzają cały czas. Bo pewnie, gdyby było inaczej, poszłoby mi w pyszkę, a tak Bóg uczy mnie i cały czas nieustannie uczy mnie pokory. Moi drodzy, wierzę, że Bóg Stwórca się nie myli, a moment narodzin maluszka to także moment narodzin najlepszej mamy. Tej właściwej, idealnej dla tego właśnie konkretnego dziecka. Jeżeli tak do bycia mamą podejdziemy, to będzie nam łatwiej i szybciej pokochamy
to małe stworzonko, które Bóg nam dał, miłością pełną, taką dojrzałą. Miłością pełną, dojrzałą. Pewnie pomyślicie sobie, ale jak to jest? Przecież jak się rodzi to dziecko, to my od razu mamy takie pokłady miłości. I możemy pokochać to dziecko. Ja myślę, że to jest swego rodzaju pewne zauroczenie. Możecie się ze mną z tym nie zgodzić, ale ja tak uważam. Bo wtedy działają te hormony macierzyństwa. I my, kiedy patrzymy w oczy tego małego dziecka, to zachwycamy się tym malutkim paznokietkiem, skrzywionym uszkiem, pomarszczonym czółkiem. Ale kiedy pojawiają się pierwsze problemy i musimy dostosować się do nowej roli, musimy stawać się ekspertką od wszystkiego, to zauroczenie szybko może przeradzać się w bardzo trudny czas dostosowywania się do nowej roli. Powiem tak, niełatwej roli. Mogą się pojawiać różne stany depresyjne. Ale nie chciałabym mówić teraz o tych stanach depresyjnych. Popatrzcie sobie na te zdjęcia. To są moje córki. Stałam się mamą tych właśnie dziewczynek, a teraz już dorosłych kobiet. I choć to najtrudniejsza rola, z jaką ja spotkałam się, z drugiej strony wielce błogosławiona. I nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej. Macierzyństwo to czas uczenia się bycia dojrzałą. Czas zdawania niełatwych egzaminów. Wiecie, lubię myśleć o tym, że macierzyństwo, tak samo jak małżeństwo, to szkoła, którą rozpoczęłam, czy rozpoczynamy, a której nigdy nie ukończymy. I jak podejdziemy do tego właśnie w ten sposób, to będzie nam łatwiej wykonać tą najtrudniejszą rolę w życiu. Bo nawet gdy dziecko również też pójdzie w świat, usamodzielni się, tak naprawdę jesteśmy cały czas związani z tym dzieckiem. Tworzymy relacje, tęsknimy, kochamy. I nawet wtedy, gdy to dziecko wybiera złe decyzje, złą drogę, to tak naprawdę my godzimy się z pewnymi faktami, bo cały czas kochamy. Wczoraj Paweł Goja opowiadał, czy przedwczoraj nawet, jak jego żona płakała, gdy syn ich dokonywał właśnie złych wyborów. Tak to jest. I myślę, że to z jednej strony też bardzo trudne zadanie, trudna rola, bo w takich sytuacjach musimy właśnie godzić się z pewnymi niełatwymi decyzjami dziecka. Co więcej, narodziny pierwszego dziecka, przy narodzinach pierwszego dziecka tak naprawdę towarzyszy wiele procesów, które mogą mieć taki charakter, który ułatwiają bądź utrudniają adaptację do nowej roli. We współczesnym ujęciu przyjmuje się, że osiągnięcie pełnej dojrzałości macierzyńskiej jest procesem, który rozpoczyna się u niektórych kobiet już w momencie potwierdzenia, że są w ciąży. U wielu kobiet ten instynkt macierzyński, ta dojrzałość, jeżeli możemy to w ten sposób ująć, rozpoczyna się może czwarty, piąty miesiąc, kiedy kobieta czuje pierwsze ruchy dziecka. Ale faktycznie na gotowość do macierzyństwa wywierają też wpływ z pewnością pewne emocjonalne strony kobiety. Doświadczenia, jakie ona wyniosła ze swojego środowiska. Jej też system wartości, cele życiowe oraz całość sytuacji życiowej, w której ona
obecnie się znajduję. Matki dojrzałe do macierzyństwa tak naprawdę poszukują również różnych informacji dotyczących, jak zadbać o ten okres życia płodowego dziecka. Starają się wypełniać wszystkie zalecenia lekarzy, specjalistów. Uczą się, jak pielęgnować noworodka, czytają, chodzą do szkoły rodzenia. Jak zauważyliście, to wszystko jest trudna praca, ale warta podjęcia. Lubię też twierdzić, że macierzyństwo w pełni można doświadczyć, kiedy rodzimy po raz drugi. Nie wiem, czy się z tym zgodzicie, drogie mamy, ale w moim przypadku właśnie tak było. Za drugim razem było inaczej, tak spokojniej. Już wiedziałam, co może mnie spotkać. Już wiedziałam wiele praktycznych rzeczy, jak opiekować się tym małym maluszkiem. Tak, wiele rzeczy może nas zaskoczyć. Moi drodzy, jest to trudne zadanie, bo nie ma jednego szablonu wychowania dziecka, tak nie ma jednego szablonu bycia mamą. Francuskie stowarzyszenie opublikowało pewien post, który macie tutaj na ekranie. Chcieli zwrócić uwagę na to, jak wygląda macierzyństwo. Więc posłuchajcie. Ciąża boli, praca boli, poród boli, karmienie piersią boli, kiedy widzisz, że twoje dziecko płacze, boli. Kiedy śpi niespokojnie, boli. Służ wszystkim i zapominaj o swoich potrzebach, boli. Kiedy nie masz czasu na kąpiel, to też boli. Męczący dzień i brak możliwości odpoczynku boli. Chodzenie z zaniedbanymi paznokciami i brudnymi włosami boli. Surowa rutyna, niedopuszczająca spóźnienie się nawet minutę ze strachu, że coś wymknie się spod kontroli, boli. Brak czasu dla siebie też boli. Matka potrzebuje pomocy. Nie krytykuj jej. Daj jej miłość i empatię, nie ciosy. Ten, kto dba o innych, też potrzebuje, żeby ktoś o niego zadbał. Macierzyństwo nie jest tak słodkie, jak się wydaje. Trzeba przestać je upiększać. Macierzyństwo nie jest wspaniałe. Wspaniała jest miłość, którą matka czuje do swojego dziecka. Miłość zdolna wytrzymać wszystko. Przestań idealizować macierzyństwo. Rzeczywistość jest ciężka i pełna nowych wyzwań. Nikt nie rodzi się matką. Matką się stajesz. Wiecie, że popularność tego wpisu pokazał, że kobiety potrzebują mówić o tym, jak to jest być matką. Nie wiem, czy podzielacie to moje uczucie i utożsamiacie się z tym wpisem. Ale na przykład, czy kiedy byłaś w ciąży, pewnie zapewne wiele osób patrzyło na ciebie z taką czułością i wzruszeniem. Pewnie usłyszałaś mnóstwo rad i pozytywnych historii. I każdy z twojego otoczenia chciał ułatwić ci start w macierzyństwo. Przyniósł ci piękne, słodkie ubranko. Mi ktoś przyniósł właśnie takie słodkie ubranko. Kocyczek, różowiutki gryzaczek, wszystko to takie piękne. Ale są jednak rzeczy, o których nikt nie mówi. A przynajmniej niewiele osób mówi. Należy na przykład do tego karmienie piersią. Nie wiem jak wy, ale ja miałam z tym problem. Owszem, jest to najlepsza rzecz, jaką może mama podarować swojemu nowonarodzonemu dziecku. Co jeśli mama napotka na pewne przeciwności? Zapewne nikt ci nie powiedział, że karmienie piersią to mniejsze i większe wyzwania. To ból brodawek w pierwszych tygodniach potrafi naprawdę dopiec. Czasem mleko przecieknie ci z piersi i pobrudzi bluzkę.
kiedy indziej zatka się kanalik i spowoduje to stan zapalny. I wiele takich przykładów można byłoby tu mnożyć. Oczywiście, ze wszystkim można sobie poradzić. Ale zapewne niewiele osób powiedziało ci przed porodem, jak to zrobić. I wiecie, kiedy sobie tak przeglądamy różne blogi, fora, to można powiedzieć, że mnóstwo jest takich wypowiedzi o frustracjach związanych z macierzyństwem, o utracie wolności, o zmianie ciała i życia. O tym wszystkim, o czym w takim oficjalnym nurcie mówi się rzadko i nie do końca szczerze. Ale posłuchajcie, każda z nas jest inna, każda wyjątkowa, a łączy nas to, że któregoś pięknego dnia zostałyśmy mamami, a nasze życie weszło na inne tory, a na pewno na wyższe obroty i tak już do końca życia, bo jak raz się została mamą, to na zawsze. Moje życie również weszło na wyższe tory. Kiedy moje pierwsze upragnione, wyczekiwane dziecko miało 2 miesiące, usiadłam na łóżku i zaczęłam histerycznie płakać, powtarzając w kółko: już nie dam rady. Mam już tego dość i już nie chcę. A wszystko za sprawą wyśnionej mojej Zuzi, która wyła bez opamiętania. I uśmiechacie się i pewnie nieraz doświadczyłyście tego samego. Wcześniej faktycznie nie miałam takich epizodów. Pięknie jadła, mogę powiedzieć, że nawet długo jadła. Wyglądałyśmy razem jak taki obrazek wprost z kolekcji agencji reklamowych. Czy byłam na to przygotowana, że tak histerycznie płakała? Trochę tak i trochę nie. Przecież wiedziałam, że dziecko będzie płakać. Czy spodziewałam się tych emocji, które tak właśnie spowodowały, że przestałam panować nad sytuacją? Myślę, że nie. Niektóre kobiety mają wizję macierzyństwa z Photoshopa. Co mam na myśli? Jesteśmy oszołamiani reklamami, wizjami bycia szczęśliwymi. Kiedy coś posiadamy, wtedy myślimy, że jesteśmy szczęśliwi. Kreowanie takiego lukrowego macierzyństwa mnie akurat nie przekonuje. Ale mówię to z perspektywy już 20-letniego, ponad 20-letniego stażu. Myślę, że jestem trochę tak jak ze zdjęciami gwiazd w magazynach, po Photoshopie, bo raczej każda przeciętnie inteligentna i rozsądna osoba zdaje sobie sprawę z tego, że to ściema, że tak pięknie wyglądać cały czas. Tak samo jak obrazy różowiutkich, uśmiechniętych, gruchających bądź słodko śpiących bubasów w reklamach. Więc ja miałam świadomość, że to ciężka praca, ale dopiero kiedy miałam z tym do czynienia w praktyce, zdałam sobie z tego sprawę. Teraz myślę, że młode mamy, które mają po 18-20 lat, faktycznie mogą doznać większego szoku związanego z obsługą jak maluszka niż kobiety dojrzałe, kiedy po raz pierwszy zostają mamami w wieku na przykład po 30. Bo siłą rzeczy osoba 30-letnia ma większe doświadczenie i lepiej rozpoznaje, co jest prawdą, a co takim wyidealizowanym obrazem rzeczywistości. Moi drodzy, gdybyście miały dokończyć zdanie, macierzyństwo to, być może już przychodzi wam coś do głowy, to wzloty i upadki w byciu najlepszą mamą, pobudki w środku nocy z powodu pić mi się chce, znajdź mi mojego misia, boję się sam spać,
dojadanie resztek po dzieciach, wymazanie z pamięci, czym jest przez Pana noc. Ostatnio właśnie rozmawiałam z jedną mamą. Od momentu narodzin dziecka nie miała ani jednej przespanej nocy. Odliczanie godzin, minut, nawet sekund do kolejnej drzemki. Kąpiel trwająca 124 sekund, nigdy dłużej. Góra prania, która nigdy się nie znika. Rozstępy na brzuchu i piersiach. Moi drodzy, macierzyństwo nie da się opisać jednym przymiotnikiem. Stąd też nie chcę, abyście rozumiały, że jeżeli w tytule warsztatu jest słowo najtrudniejsza, to wyłącznie mówić chcę o trudach. Ale nie chcę też mówić, że macierzyństwo jest tylko radosnym stanem. To jest błogosławieństwo, ale wiąże się z trudem. Tak naprawdę czym jest jej prawdziwy obraz? Wiele znajomych mi mam, kobiet, posiada potomstwo i u każdej to macierzyństwo wygląda inaczej. Widzę sprawnie funkcjonujące, przedsiębiorcze mamy oraz kobiety, które z radością porzuciły pracę zawodową i realizują się w domu i opieka nad dzieckiem sprawia im ogromną radość. Mam koleżanki, które wróciły szybko do pracy, zaraz po porodzie, i takie, które wróciły po jakimś czasie. Macierzyństwo to kłótnie rodzeństwa, podczas których słuchasz na okrągło, kto zaczął i czyja to wina. Wycieranie pupki, wysysanie katarku z nosa, docenianie swojej mamy. Dopiero kiedy sama stajesz się mamą, zaczynasz rozumieć swoją pracę na pełen etat bez możliwości wzięcia L4. Bezustannie odpowiadanie na pytanie, a dlaczego? Moje kochane, drogie mamy, albo przyszłe mamy, pewnie byście tą listę wydłużyły. Znam mamy, które nieustannie są zachwycone macierzyństwem i takie, które są nim strudzone do bólu. I każda z nich mówi o swoich emocjach otwarcie. Każda ze znanych mi mam ma chwilę, kiedy zachwyca się swoją rolą i takie, w których najchętniej uciekłyby z domu. I wiecie, miałam też taką sytuację mamy, która podeszła do mnie i powiedziała mi, co zrobiła. Uciekła z domu. Na kilka godzin musiała uciec z domu, zamknąć się i spędzić czas sama, by wrócić do normalności. No właśnie, jakie więc jest to macierzyństwo bez fikcji? Może po prostu takie, jak każda z nas. Różnorodne. I by przejść tą najtrudniejszą rolę, trzeba zrozumieć, że macierzyństwo to najpiękniejsza rzecz, jaka przydarzyła ci się w życiu. To błogosławieństwo również, jakie opisuje Biblia. Ale kiedyś pewna mama powiedziała mi, że chciałaby przed porodem, aby ktoś jej powiedział, jak to wygląda naprawdę. To całe macierzyństwo, to życie z dzieckiem pod pachą. Zdziwiłam się trochę, bo pomyślałam sobie, że kobiety zazwyczaj nie chcą słyszeć, jak będzie ciężko. Uznają to za pewne straszenie, obruszają się, jakby ktoś chciał je zmieszać z błotem. Wiem, bo też sama tak robiłam. Wiem też jednak, że czytanie albo słuchanie, jakie macierzyństwo jest słodkie, różowe i bezproblemowe, sprawia, że po porodzie często rzeczywistość uderzy nas niczym kubeł zimnej wody. Moi drodzy, macierzyństwo to jedna wielka misja i trzeba dużo sił od Boga i cierpliwości, by misję przeprowadzić jak najlepiej. Ale spokojnie. Zanim niektóre mamy albo przyszłe mamy spojrzą na swój brzuch,
i przytulą swojego bobaska. Powiem wam jeszcze, czym jest bycie mamą. Spójrzcie na to zdjęcie. To nie jest zdjęcie mojej Zuzi czy Kasi. Czym jest bycie mamą? To pierwszy płacz zaraz po porodzie i pierwsze spojrzenie sobie w oczy. Pamiętam, kiedy urodziłam Zuzię i mój mąż poprosił, by lekarz położył ją na moim brzuchu. Nie zapomnę tego widoku, bo to, co ona zrobiła, to podniosła swoją ciężką główkę i spojrzała mi prosto w oczy. Spojrzała mi prosto w oczy. Tak pomyślałam sobie później, że ona tak mocno pragnęła, by zobaczyć, jak wygląda jej mama. Tak, tak jest obraz bycia mamą. Mama to jest niesamowite słowo, ale bycie mamą to też bezzębny, mleczny uśmiech, który pojawia się w pierwszych miesiącach zaraz po oderwaniu od piersi. Wtedy tak naprawdę nie czuje się bólu. Wtedy nie widzisz tej krwi, tych strupów. Widzisz tylko uśmiech. Z takim białym kącikiem od mleczka. Macierzyństwo to tysiące przytulasów i całusów, kiedy w nocy pędzisz do płaczącej pociechy. To wtulanie się w ciałko maluszka. Macierzyństwo to też słowo mama, które wypowiedziane sprawia, że pojawiają się w naszych oczach łzy. Macierzyństwo to też piosenki. Nie wiem, czy wy, mamy, uczyłyście się piosenek. Pewnie tak, śpiewałyście nieraz. I wtedy każda z was robiła to jak najlepiej. Macierzyństwo to pierwsze kroki stawiane przed domem, bieganie wśród łąku. Macierzyństwo to też kółko graniaste, puszczanie baniek, to też robienie warkoczyków. Pamiętam taką mamę, która miała dwóch chłopców i mówi: muszę urodzić dziewczynkę, by pleść jej warkoczyki. Macierzyństwo to kołysanie i mówienie słowa kocham cię. Albo słyszenie też słowa kocham cię. Muszę wam powiedzieć, że ja mam taką relację ze swoimi córkami, że każdego dnia słyszę słowo kocham. I to jest piękne. I ja też mogę powiedzieć to moim córkom. Macierzyństwo to patrzenie sobie w oczy i świadomość, że mamy pod dachem najpiękniejszy skarb, jaki mogłybyśmy sobie wymarzyć. Zapewne, kiedy tak opowiadałam, czym jest macierzyństwo, to już zapomniałyście o pierwszych chwilach tego warsztatu mówiących o trudach macierzyństwa, prawda? I tak właśnie jest w życiu. Możemy płakać z bezsilności, słaniać się po nogach i myśleć, że gorzej być już nie może. Ale wystarczy ten jeden niewinny uśmiech, wystarczy jedno słowo mama i wtulanie się w ciebie, tak jakby świat miał się zaraz skończyć. I faktycznie zapominasz o trudach, o tej bezsilności i to jest właśnie cała prawda o macierzyństwie. A jej doświadczenie to najpiękniejsze, co mogło mnie w życiu spotkać. No właśnie, teraz taka chwila przerwy. Na pewno słyszeliście, bo są tutaj też panowie, o popularnej grze, w której punkt zdobywa się odpowiadając na pytania. Już z perspektywy 22-letniego stażu często wydaje mi się, że macierzyństwo właśnie przypomina taką grę. Mnóstwo czasu spędzamy w labiryncie różnych spraw. Musimy stawać się ekspertkami od wszystkiego. Musimy być dobrą kucharką, sprzątaczką, negocjatorką, lekarką, co jeszcze, animatorką zajęć. I tak naprawdę nigdy nie mamy pewności,
czy jesteśmy do tego przygotowane, czy nie. I z myślą też o tym opracowano pewną specjalną grę dla matek. Może pomyślicie sobie, że to tylko gra, ale może pewne wnioski wyciągniecie. Ja nie będę teraz robiła tej gry z wami, bo widzę, że to byłoby bardzo logistycznie trudne, ale pomyślcie sobie. Macie 10 punktów. I jeżeli gra polega na tym, że albo zdobywacie, albo tracicie punkty. Ja przeczytam kilka różnych sytuacji z życia wziętych i pomyślcie sobie o tym, czy tracicie punkty, czy zyskujecie. Posłuchajcie. Właśnie oczekujesz narodzin pierwszego dziecka. Jeśli patrząc na swoją błyskawicznie zwiększającą obwód talię, myślisz, zaraz po porodzie odzyskam szczupłą sylwetkę, odejmij sobie 2 punkty za złudzenie. Twój syn, teraz drugie pytanie. Twój syn numer 1 ogłosił podczas kolacji, że następnego dnia ma wystąpienie w przedstawieniu jako dąb i na jutro musisz zrobić gotowy kostium. Jeśli do 3 nad ranem przygotowujesz pomysłowe i wyjątkowe przebranie, odejmij sobie 3 punkty za stawianie całej reszcie mam nienaściemniętego wzoru. Jeżeli jednak wsadasz dziecko w brązową papierową torbę z wyciętymi dziurami na głowę i ręce i przyczepiasz z przodu i z tyłu mnóstwo zielonych liści, dodaj sobie 5 punktów. Właśnie wybawiłaś wszystkie pozostałe mamy z kłopotu. To jest drugie pytanie. Teraz trzecie. Twoje małe skarby, które przez wiele lat czule otulałaś kołderkami, nagle zaczynają traktować cię tak, jakbyś jeszcze w przedszkolu zgubiła parę klepek. Wstydzą się pokazywać w Twoim towarzystwie. Wiesz, że stałaś się mamą nastolatków, dziwnych istot, których się wydaje, że mają 2 metry wzrostu i są kuloodporne. Jeśli udaje Ci się przetrwać ten etap i pozostawać przy zdrowych zmysłach, dodaj sobie 8 punktów za bohaterską postawę na polu bitwy. I zawsze pamiętaj, że to Ty masz najważniejszą broń, kluczyki do samochodu. Kiedy widzisz stos brudnych ubrań w korytarzu, wiesz, że twoje najstarsze dziecko przyjechało z koledżu. Jeśli sama zbierasz je na dół, aby wszystko uprać i poprasować jak za dawnych lat, odejmij sobie 3 punkty. Powinnaś się wstydzić, jeżeli jednak bierzesz syna za rękę i pokazujesz mu, gdzie pralka automatyczna i suszarka stały, odkąd był malutki, zyskujesz 5 punktów. I ostatnie pytanie. Dzieci jakimś cudem wyrosły na odpowiedzialnych dorosłych. Przypadkiem słyszysz, jak twój od dawna już pełnoletni syn na dobranoc opowiada swemu pierworodnemu te same bajki, które przed laty ty mu opowiadałaś. Czujesz, jak po policzkach płyną ci łzy. Nie płacz. To są perły wychowania dzieci. Właśnie o niej w tej grze chodzi. Gratulacje. Dotarłyśmy do mety. Nie wiem, ile macie punktów w tej chwili. Czas podsumować. Gra, właśnie którą ukończyłaś, nazywa się Macierzyństwo. I jeżeli nie straciłaś głowy, wygrałaś. Moi drodzy, tak, możemy się bawić tak bez końca, wymyślając sobie pytania i pewnie byłoby wesoło i ciekawie, ale teraz chciałabym tak może szybciutko przejść do takiego może bardziej praktycznego elementu tego warsztatu. I chciałabym powiedzieć wam o takim moim autorskim spojrzeniu na macierzyństwo.
przez pryzmat 10 Bożych przykazań. Może was w tej chwili zaskoczyłam. Jak o macierzyństwie można myśleć, patrząc na 10 Bożych przykazań? Ale wiecie, Boże przykazania to dla mnie koło ratunkowe. I w każdej życiowej sytuacji przykazania są tymi, które pomagają patrzeć na życie inaczej. I pozwólcie, że kilka myśli związanych z przykazaniami, i to będą przykazania, jak być mamą, patrząc na Boże przykazania. I myślę, że to, co powiem, faktycznie jest moim spojrzeniem. I musiałam wybrać pewne myśli, które przychodziły mi, przygotowując ten warsztat. Pewnie każda z was będzie miała swoje przemyślenia, bo wiecie, jaka jest wasza sytuacja, z czym wy się borykacie. Więc spójrzmy, posłuchajmy. Pierwsze przykazanie: Jam jest Pan, Bóg Twój. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Przepraszam, że nie będę wszystkich przykazań czytała w całości, ale pomyślmy o tym przykazaniu. Moje drogie mamy, to my w wielkim stopniu jesteśmy odpowiedzialne za to, jakie są nasze dzieci i jaka jest relacja między nimi. I faktycznie tylko przyjście pod krzyż, uczynienie Boga tym pierwszym, najważniejszym, pomaga w każdej chwili w tej przygodzie macierzyństwa. Jam jest Pan Bóg Twój. Tylko Bóg może nam pomóc zrozumieć odpowiedzialność, jaką ponosimy za dzieci, które są przecież darem od Boga. Dlatego postawmy Boga na pierwszym miejscu. Może to trudne, ale jakże konieczne. Jeżeli twoje relacje z Bogiem są zaniedbane poprzez brak czasu, możesz bardzo szybko polec. I wiem, że szczególnie mamy, które zostały pierwszy raz mamami, i ten pierwszy okres jest bardzo trudny, bo wtedy z tym czasem jest najtrudniej. Ale chciałabym podkreślić to, jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu. Drugi fragment tego przykazania: nie czyń też innych bogów obok siebie. Być może tak się zdarzyć, że tak daleko zapędzimy się w macierzyństwo, że dziecko stanie się naszym bożkiem. Taka natroskliwość, obłędna nadopiekuńczość może spowodować wiele krzywdy. Matki o osobowości neurotycznej cechuje zwykle wysoki poziom lęku. Są niepewne swoich kompetencji macierzyńskich. Taka niepewność, lęk, taka nadmierna opieka nad dzieckiem, analizowanie każdego ruchu, poruszania, płaczu. I w miarę rozwoju dziecka i poszerzania pola jego działania nadopiekuńcza mama widzi coraz więcej zagrożeń. Hamuje więc malca w taki naturalny dla jego wieku działań poznawczych. Chroni go przed zupełnie niegroźnymi eksperymentami, które ograniczając w ten sposób rozwój ruchowy i poznawczy dziecka. Taka mama bardzo często powtarza: nie wchodź do piaskownicy, bo piasek zasypie ci oczka, albo wyrzuć ten patyczek, bo się zadrapiesz. Dziecku ukazuje się świat pełen niebezpieczeństwa, od którego najlepiej uciec w ramiona mamy. I moi drodzy, dziecko tego nie potrzebuje. To, co dzieci potrzebują, to potrzebują popatrzeć na twoje szczęście wynikające z codziennej relacji z Bogiem. Na twój spokój, na równowagę, bo to ty, jako mama, budujesz fundament duchowości twojego dziecka, nie kto inny.
Drugie przykazanie, nie czyń sobie podobizny rzeźbionej. Każda mama zdaje sobie sprawę z tego, że wychowanie dzieci jest dla niej, dla rodziny najważniejszym zadaniem. I faktycznie w tym zadaniu nie idzie na skróty. Nie wybiera sztucznych form wspierania jej macierzyństwa. Nie buduje domu na podobiznach wykreowanych przez świat. Zna swoją tożsamość. Czyni też dom realny, taki autentyczny. Zabiega o swój dom. I Bóg jest prawdziwy w tym domu. Jest Bóg realny. I to przynosi błogosławieństwo. Taka mama ma czas dla domowników, o czym tutaj też wspominał Daniel. Ojciec ma czas dla swoich dzieci. Mama też. To mamy nadają ton swojemu domowi. I jeżeli ona nie złączy się z Bogiem, to ten dom będzie ukształtowany na wzór kreowany przez media. Dlatego tak bardzo ważne jest złączenie się z Bogiem. Kolejne przykazanie. Nie nadużywaj imienia Pana Boga. Przykrym faktem jest to, że nie ma dnia bez ludzi wzywających manichalnie imienia Syna Bożego lub samego Boga do rzeczy nieistotnych. Ten nawyk językowy szerzący się jak zaraza bardzo często może też i być w naszych domach. Dlatego niech imię Boga zawsze będzie uszanowane w domu. Pokaż dziecku szacunek do imienia Bożego, a to zaowocuje też, że dziecko będzie miało szacunek do ciebie. Może się wydawać, że dziecko rodzi się z takim wbudowanym szacunkiem do Boga, do dorosłych, do osób starszych od siebie. Jednak to nieprawda. Szacunek, tak jak zasad dobrego wychowania, należy dziecka nauczyć i choć często będzie to polegało na powtarzaniu, napominaniu, tłumaczeniu z wrażeniem, że nasze słowa nie przynoszą spodziewanego efektu, to jest to trudna droga, którą należy podążyć. Ponieważ dziecko, które nie będzie szanowało swojego rodzica, też nie uszanuje innych dorosłych i nie uszanuje świętości Boga. Jest jeszcze coś więcej, o czym wiele mam zapomina. Jeżeli dziecko nie będzie szanowało siebie, nie będzie też dobrze traktowało innych. Nie da się mówić o szacunku też w linii biegnącej od dziecka do rodzica, jeżeli nie odwrócimy tej sytuacji. Ważnym zadaniem rodzica, mamy, jest nauczenie malucha, że on również, mimo tego niskiego wzrostu, niewielkiego może doświadczenia, zasługuje na szacunek. I należy to robić poprzez pokazanie własną postawą, że szanujemy uczucia malucha, czyli jesteśmy tacy elastyczni w podejściu do niego. Dzieci, które nie szanują siebie, są bardziej agresywne, skłonne do różnych ryzykownych zachowań, sięgają po alkohol, po używki. Dlatego sama wyrażaj się do dziecka z wielkim szacunkiem. Takie przezywanie, przekrzykiwanie do dziecka, niesłuszne fizyczne karcenie absolutnie nie budzi szacunku do ciebie. A jeżeli wyśmiewasz własne swoje dziecko przy innych ludziach, możesz być pewna, że dziecko to bardzo zapamięta. I znam takich rodziców, którzy to czynią. Ośmieszają swoje dziecko przed innymi. Ja widzę konsekwencje, bo im bardziej będziesz raniła to dziecko, tym jest mniejsza szansa na godne traktowanie przez ciebie dziecko w przyszłości. Kolejne przykazanie. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. To przykazanie oczywiście związane jest z czasem. Jest wyznaczony dzień na odpoczynek i czas na spędzanie go zupełnie inaczej.
Praca mamy to bardzo trudne, odpowiedzialne zajęcie, które wymaga wielkiej ilości Twojego wysiłku. Zasługujesz na przerwę. W ten sposób okażesz szacunek sobie i pracy, którą wykonujesz. Moje drogie mamy, abyście były gotowe odpowiedzieć na potrzeby swoich bliskich i dawać im pewność, że ich kochacie, same potrzebujecie napełniać swój kielich sił, energii i pozytywnego nastroju. Pewnie zapytacie mnie, jak to zrobić. I wszystko zależy od tego, na jakim etapie jesteście. Bo codzienność mamy z kilkumiesięcznym dzieckiem wygląda zupełnie inaczej niż mamy, która ma już dorosłe dzieci. Albo mama, która ma dziecko 5-letnie, które chodzi do przedszkola. Ale kobieta może wypracować sobie pewne sposoby na odpoczynek. I na przykład podsunę Wam taką jedną możliwość, która jest oczywiście uzależniona od Twojej sytuacji. Może jak dziecko zaśnie, to zamiast, nie wiem, pucować podłogi albo siedzieć na Facebooku, może lepiej położyć się w wannie z dobrą książką albo posłuchać spokojnej muzyki. To wszystko zależy od nas. To właśnie od tych małych rzeczy, drobnych rzeczy zaczyna się organizacja naszej pracy. Ja na przykład miałam takie swoje godziny wieczorne. Moje dziewczynki chodziły spać bardzo regularnie. Dbałam o to, by chodziły o godzinie 7 spać. I miałam swój czas dla siebie. Ale znam też takie mamy, które oddają dzieci pod opiekę mężów, babci lub znajomych i idą na przykład na aquaerobik. Wszystko to jest bardzo ważne, aby właściwie gospodarować czasem. To przekazanie mówi również o sabacie. Myślę, że to jest najlepszy czas, najwłaściwszy, by w wyjątkowy sposób spędzić go właśnie na rozmowach, na spacerach z dziećmi, z rodziną. Czcij ojca swego i matkę to kolejne przykazanie. Moje drogie, przyjście na świat dziecka ma także dziwne efekty i możesz być bardzo zaskoczona, że macie z teściową tyle wspólnego. Dziecko zapewnia swego rodzaju nową płaszczyznę do porozumiewania, ponieważ razem z teściową obie je kochacie, chcecie dla niego jak najlepiej i uważacie, że jest cudowne. Może się zdarzyć, że nawet jeżeli teściowa czasami osądzała nas lub krytykowała, teraz nie będzie tego robiła. Właśnie z racji tego, że tak bardzo kocha to maleńkie dziecko. Z drugiej strony, jeżeli ty i twoja teściowa byście bardzo zżyte, to może pojawić się pewna taka sytuacja, że teściowa będzie was częściej krytykowała albo usłyszycie pewne niechciane rady. I myślę, że w takich sytuacjach trzeba zachować pewien dystans i zaufać instynktowi, a wtedy przetrwacie. Proszę Was, nie walczcie z teściowymi czy z własnymi mamami. Nawet kiedy mówią Wam o czymś i doradzają. Z szacunkiem odnieście się do rodziców. Szacunek do rodziców wyraża się w zainteresowaniu ich życiem, przeszłością, marzeniami czy oczekiwaniami. No właśnie, kiedy też pokażemy, jaki mamy szacunek do swoich własnych rodziców, dziecko będzie miało ten szacunek również do nas. Pamiętajmy, że dzieci nas obserwują i stają się do nas podobnymi. Kolejne przekazanie: nie zabijaj. To przekazanie związane jest również z troską o nasze zdrowie fizyczne. Prawda? Nie ma wątpliwości, że bycie mamą jest trudne, wymaga stałej pracy i oddania. I z tego powodu wiele kobiet przestaje dbać o siebie, gdy zostają mamami. Może to jest dziwne, ale czasami tak to widzę, że zaniedbują siebie, a zaniedbując samą siebie, może też pośrednio wpływać to na umiejętność dbania o dzieci i umiejętność dbania w ogóle o rodzinę. Jeżeli nie zaczniemy dbać o siebie, będziemy miały problem z dbaniem o innych. Może również zabrać to taką radość z macierzyństwa.
Nie zapomnijmy również to, że dzieci obserwują nasze nawyki. I my mamy też tę możliwość uczyć dzieci zdrowych nawyków. Więc poświęćmy codziennie kilka minut na dbanie o siebie, na zachowanie higieny i pokażmy w ten sposób dziecku, jakie to ma znaczenie. Jakie ma znaczenie zarządzanie czasem i znajdowanie go również dla siebie. Jeżeli zorientujesz się, że nie masz wystarczająco dużo czasu na ćwiczenia i dbanie o siebie, zapewne nadszedł czas na zmianę nawyków i planu dnia. Nie cudzołóż. Często dorosłym wydaje się, że problem zdrady nie dotyczy dzieci. Nie dotyczy to właśnie tych najmniejszych. Że dotyka tylko wyłącznie rodziców. Ale nic bardziej mylnego. Dorośli pochłonięci różnymi konfliktami między sobą nawet nie zauważają, jak wielką krzywdę robią swoim pociechom. A one przecież bardzo silnie przeżywają to, co dzieje się między najważniejszymi osobami w ich życiu. Instynktownie odczuwają, że w rodzinie dzieje się coś złego. Widzą i czują więcej, niż nam się wydaje. I bardzo często w takich sytuacjach również przyjmują na siebie winę. Myślę, że tutaj warto też jeszcze zwrócić uwagę na to, że bardzo ważną kwestią jest to, by utrzymać dziecko z daleka od wzajemnych oskarżeń i zarzutów. Bo nie ma powodu do tego, by dziecko musiało słuchać skłóconych rodziców, czy jakieś trudne sprawy, które są rozwiązywane między mamą a tatą. Tak naprawdę obowiązek odpowiedzialnych rodziców, odpowiedzialnej mamy jest odbyć ważne rozmowy, nie wciągając to dziecko, ochraniając to w ten sposób dziecko. Kolejne przekazanie: nie kradnij. Długo myślałam, co w tym temacie ująć. Kilka pomysłów przyszło mi do głowy, ale wybrałam jeden. Chodzi o to, by nie okradać się z bardzo cennego czasu. Już tutaj wspomniałam, że ta organizacja przy dziecku albo przy dwójce lub więcej jest bardzo ważna. I niestety świadomość, że nie zrobiłam czegoś, co zamierzałam, często może przeradzać się w taki zły humor, który może często właśnie być u mamy. Dlatego bardzo ważne jest, by każdego dnia mocno nad tym pracować, żeby uświadomić sobie, że dwójka małych dzieci lub więcej wymaga ogromnie wiele czasu. Tak nie będzie zawsze, ale powiedzmy sobie w takich momentach, że teraz muszę to zaakceptować. Więc uczę sobie odpuszczać pewne rzeczy i patrzeć na swoje zasoby realnie. Analizuję swoją listę zadań i coraz częściej usuwam albo dodaję, albo przekładam to na inny czas, do takiego folderu, może kiedyś się to stanie. Więc tutaj bardzo ważne jest, by robić sobie właśnie taki plan dnia, co mogę zrobić. No i kolejne przykazanie: nie mów fałszywego świadectwa. Oczywiście możemy w tym miejscu mówić również o tym, jak bardzo ważne jest mówić dziecku prawdę. Możemy tutaj powiedzieć o właściwej komunikacji, o tym, aby nie obwiniać, nie krytykować innych, bo to zawsze obciąży delikatny umysł dziecka. Chronimy dziecko przed obwinianiem innych, przed plotkowaniem. Ale chciałabym też zwrócić uwagę na coś innego w tym momencie. O tym, jak często matki poddawane są krytyce. To tak już jest, że matka odczuwa pewną presję. I najbardziej boli, kiedy mama jest krytykowana przez najbliższe osoby. Okazuje się, że 60% matek spotyka się z krytyką ze strony najbliższych osób.
Kiedy przeczytałam te statystyki, to byłam sama wstrząśnięta tym, że aż tak dużo mam jest skrytykowanych. I opublikowane w czerwcu 2017 roku wyniki badań pokazały, że szczególnie matki dzieci w wieku od 0 do 5 są bardzo często krytykowane i zawstydzane przez bliskich ze względu na swoje umiejętności rodzicielskie. Tak naprawdę świeżej mamie, upieczonej mamie, to co jest potrzebne, to wsparcie, a nie tak zwane dobre rady czy krytyka. I ostatnie przykazanie, nie pożądaj domu bliźniego. Wierzę, że chcecie godnie i zgodnie z swoimi wartościami wychować dzieci. Chcecie stworzyć to miejsce, do którego każdy chętnie wraca i którego nie musisz się wstydzić. To dobrze, bo właśnie o to w tym macierzyństwie chodzi. Stworzyć dom, taki niepowtarzalny, jedyny. Możesz ten dom zorganizować jedynie z Bogiem. Z Bogiem możesz tę najtrudniejszą rolę w swoim życiu wykonać. Możesz zbudować dom, który pomaga świadomie wychować dzieci i zachować i wzmocnić zdrowie każdego członka rodziny. Dom, w którym jest czas na wszystko. Dom, w którym szanuje się innych, szanuje się uczucia innych. Dom, w którym każdy mieszkaniec może wyrazić swoje zdanie. Dom, w którym rozmawia się o trudach i uczy się pokornie polegać na Bogu. Dom, w którym mieszka Bóg. I choć to najtrudniejsza rola w życiu kobiety, to nie ma piękniejszego słowa niż mama. I piękniejszego stanu niż macierzyństwo. Oczywiście to ogromny trud. Nie da się temu zaprzeczyć. Ale też i niezwykła satysfakcja. Moi drodzy, potrzeba było mi wiele lat, by zrozumieć, że mama jest najlepszym przyjacielem własnych dzieci. Jest tą ekspertką, którą Pan Bóg czyni wyjątkową dla swoich dzieci. Zrozumiałam to jeszcze mocniej, gdy odeszła moja mama. To ona jest tutaj na tym zdjęciu. Odeszła nie tak dawno. Wciąż słyszę jej ostatnie słowa, które powiedziała do mnie przy moim ostatnim pożegnaniu z nią. Wówczas wtedy nawet nie wiedziałam, że zobaczymy się po raz ostatni. Właśnie wtedy wyjeżdżałam na długą podróż za granicę. I wiedziałam, że spotkamy się dopiero po kilku tygodniach. I tak się złożyło, że przyjeżdżając na lotnisko, uświadomiłam sobie, że nie odwiedziłam jej przed odlotem. Jedynie zadzwoniłam, powiedziałam, mamo, przepraszam, nie miałam czasu. Tyle spraw jeszcze przed wyjazdem, pakowanie, załatwianie różnych potrzebnych rzeczy. Moja mama zrozumiała. Powiedziała, będę się za ciebie modlić. I wiecie, co się wydarzyło? Kiedy przyjechałam na lotnisko, zupełnie się nie spodziewałam, że nie wpuszczą mnie na samolot. Okazało się, że lecąc przez Kanadę nie mam autoryzacji podróży wymaganej do tego, by przejść odprawę. Nikt mi wcześniej nie powiedział, ale leciałam do Stanów. Faktycznie przez Kanadę leciałam tylko tranzytem. Miałam spędzić 2 godziny na przesiadkę. Więc pojawiły się łzy w moich oczach. Myślę, no trudno. I pierwsza moja myśl, która przyszła, jadę do mojej mamy. Taka rozgoryczona tą całą sytuacją, mówię, jadę do mojej mamy.
Nie pożegnałam się, więc może to jest czas, by spędzić z nią pewne chwile. Jeszcze szybko załatwiałam kolejny wyjazd, więc miałam samolot następnego dnia prosto z lotniska. Pojechałam do niej. Spędziłam z nią bardzo fajny czas i naprawdę nie żałowałam tego. I kiedy odchodziłam, powiedziała właśnie: kocham cię, będę tęsknić. Posłuchajcie teraz pewnej historii. W zasadzie to jest modlitwa. Modlitwa za mamę. Dobry Boże, nie jestem już młoda. Mam przyjaciół, którzy stracili matki. Słyszałam, jak mówią, że nigdy w pełni nie doceniali ich do chwili, gdy było już za późno, aby powiedzieć im o tym, jak są ważne. Cieszę się, że moja mama wciąż żyje. Co dzień jestem coraz bardziej wdzięczna za jej obecność w moim życiu. Ona się nie zmienia, to ja dojrzewam. Starzejąc się i mądrzejąc, uświadamiam sobie, jak niezwykłą jest osobą. Szkoda, że podobne słowa nie przychodzą mi tak łatwo w jej obecności, za to, że z mego pióra spływają tak swobodnie. Jak córka ma podziękować matce za życie? Za miłość, cierpliwość, za ciężką pracę, jaką jest wychowanie dziecka. Za bezustanne pilnowanie oseska, za zrozumienie nastrojów nastolatki, za tolerowanie studentki, która zjadła wszystkie rozumy. Za czekanie na dzień, w którym córka wreszcie zrozumie, jak mądrą ma mamę. Jak dorosła kobieta ma podziękować matce za to, że nigdy nie przestała nią być? Za służenie radą, gdy się ją o to prosi. Albo za milczenie, za milczące wsparcie, gdy takie jest najbardziej potrzebne. Za unikanie słów, a nie mówiłam, wtedy, gdy mogłaby je wypowiadać wiele razy. Za bycie sobą, kochającą, troskliwą, cierpliwą i wyrozumiałą. Nie wiem, jak dobry Boże, mogę Ci jedynie prosić, abyś pobłogosławił ją i obdarzył wszystkim tym, na co zasłużyła. I pomógł mi dorosnąć do ideału, którym się dla mnie stała. Modlę się, aby moje dzieci myślały o mnie równie dobrze, jak ja o niej, córka. I chciałam tą modlitwą zakończyć. Wiem, że jest to bardzo trudna rola w życiu kobiety. Być mamą, jednocześnie żoną, osobą, która pracuje, angażuje się, ale jest to niezwykle błogosławiona rola. Najpiękniejsza rzecz, jaka mogła wydarzyć się w życiu kobiety. Bądźmy dojrzałymi, dobrymi, kochającymi mamami. I również kochajmy swoje mamy. Myślmy o nich pięknie, pozytywnie i wyrażajmy to w słowie kocham. Dziękuję bardzo.